Cóż to była za zabawa? Tegoroczny bal seniora w Cedrach Wielkich zgromadził w hali tutejszej szkoły podstawowej tłumy chętnych do tańców i śpiewów. My specjalnie oprócz wsparcia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który będzie lada dzień obchodził 30-lecie powstania, to generalnie jesteśmy zawsze chętni pomóc gminom, które to organizują, które chcemy wspierać. W Cedrach, w tej szkole, pierwszy bal senior przyjechało ponad 300 osób. To cała sala, wydawała się, że ona taka wielka, tu miejsc nie ma. Mieszkańcy gminy Cedry chcą się bawić, niech się bawią, zasłużyli na to. Jest początek roku, w związku z tym trzeba patrzeć w przyszłość optymistycznie i życzę wszystkim tym, którzy przyszli się bawić, żeby spędzili miło czas. Wysoka frekwencja pokazuje, że tego typu imprezy są istotnym punktem w gminnym kalendarzu. Nasi seniorzy chcą na moment odetchnąć, mają wspaniałe rodziny, chcą, żeby też widziały, że ta radość jest u nich i myślę, że w takich kategoriach prostych, ludzkich, ja im dziękuję za to, że są, a oni przychodzą radując się, bo mamy jeszcze ostatki, gdzie możemy się cieszyć, bawić i tańczyć. Jest 5 par, które mają 50-lecie pożycia, piękny jubileusz, złote gody. No jest taka okazja, żeby przy forum większym podziękować za ten okres wspaniałego życia. Organizatorzy zatroszczyli się nie tylko o podniebienia swoich gości, ale i o strawę duchową. Przed balem bowiem odbyła się msza święta. W tym roku przeżywamy rok pod hasłem „Oto wielka tajemnica wiary”. I można powiedzieć śmiało, w zdrowym ciele zdrowy duch, a więc rozpoczynamy od ducha, modląc się za seniorów, których widzimy jest bardzo dużo i oni chcą się razem spotkać, najpierw aby podziękować Panu Bogu za swoje piękne życie, a jednocześnie wyrazić w ten sposób wspólnotę. Seniorzy to doskonały przykład, że w każdym wieku można się świetnie bawić. Pierwszy raz, ale jestem zachwycona. Dobrze zjeść, pobawić się i odpoczywać. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie się bawię. Taniec, śmiech i śpiew. Na balu pojawił się również wyjątkowy gość, Andrzej Cierniewski, który zaśpiewał swoje największe przeboje. Polecamy również zobaczyć finał przeglądu jasełek i widowisk obrzędowych 2020 oraz powiat gdański w 75. rocznicę Marszu Śmierci. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.